Cześć, witam Was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku singla. Tak, postanowiłem, że nagram singla, bo dawno go nie było, zresztą też sam se dawno nie grałem, więc nic się tutaj nie zmieniło, nic nie robiłem sam i w ogóle troszkę ladży, bo jestem teraz na nowym snapshocie. To jest 17W47B. I on, w odróżnieniu od tego wcześniejszego, jest słabiej zoptymalizowany. A szkoda, bo tamten naprawdę bardzo płynnie, ładnie chodził. Ale dobra, grać się da. Wiadomo, to jest snapshot, czego się chce od snapshota. Snapshoty potrafią płatać figle. Tak, zajmiemy się dzisiaj farmą. Bo potrzebujemy farmy... Zwykle klaczy. Dlaczego ja nie wykonałem kopii save'a, bym się cofnął na tego snapshota poprzedniego, który jest płynniejszy. Dobra, kurde, nieważne, zrąbałem. Dobra, chodźmy się przespać. No. Kurde, ale jak ladży. Czekajcie się, może czanki przeładujemy? F3 plus A, przeładowanie czanków. Bo to jest jakieś... Niedorzeczne, co się dzieje na tym snapshocie normalnie. Patrzę, o fajnie, nowy snapshot, nie? To jest coś ciekawego. Tu dupa. Patrzcie, jak ladży ten snapshot. Przecież tak się grać ani nagrywać nie da. Patrzcie. Głupi snapshot. A nic innego nie mam łączonego poza Minecraftem i OBS-em. I muzyczką, no. No, muzyczka to tam, wiecie, nic nie zabiera. A pamiętacie, że na poprzednich odcinkach singla nawet ładnie to chodziło. Dobra, ale chyba, ale myślę, że się ogarnie. Jak coś, to też moja pierwsza nagrywka, bo ja planuję trochę na zapas dzisiaj ponagrywać, bo jak wiecie, we wtorek jest rok jakby kanału tego. Ja tam planuję wrzucić 4 odcinki. Jeden to będzie specjal, jakby na rok kanału. Będzie jeszcze single, jakaś mapka i Bedwarsy, więc oczywiście Was zapraszam we wtorek na kanał, bo będzie całkiem sporo odcinków. Ale dobra, nie o tym teraz. Teraz gdzie byśmy chcieli tą farmę sobie zrobić? Muszę zacząć te tutaj wszystkie miejsca oblukać i w ogóle. Wiecie, taką farmę byłoby można zrobić. Ja nie chcę render dystansu sobie zmniejszać. Dlatego ja czekam, aż wyjdzie 1.13 wersja. Ja wtedy przede wszystkim Optifine'a poszukam. Ale to też nie o to chodzi. Tamten snapshot, ten wcześniejszy, był lepiej zoptymalizowany i płynniej też działał. Mogę na 7 zmniejszyć w sumie. Może to coś da, ej, jak swoją rozdzielczość ustawię. A czemu tylko 24 bit? Coś mi nie pasuje. Coś twórcy zrąbali z tym snapshotem, naprawdę. Czekajcie, może V-Sync użyjemy? O nie, nie. Spierdzielaj z Fosynk. Panie. Dobra. Zostawmy tak, jak jest, żeby nic zmieniał, bo ryduję ten dystans, lekko zmniejszyłem. Ale no, ludzie. Oj, Mojang coś zrąbał z tym snapshotem. I to tak ostro zrąbał, jak widać. Nie wiem, czy coś tutaj kiedyś powstanie, bo to okienko sobie tutaj zostało, tak naprawdę tam przejścia do tego. Jako taka nie ma, bo tu portal do Netheru stoi. Kurde. A co za gówno, że tak powiem. Kurde. Możemy się zająć przede wszystkim tym, że tutaj zawsze coś jeszcze jest. Nie, wszystkie rzeczy mam w domu. To tutaj to sobie na razie stoi, to pomieszczenie. Tutaj nie ma co w ogóle wchodzić tak z przyzwyczajenia. Marcelik, masz już domek. I to nie byle jaki, ładny domek masz.
Będę musiał na pewno trochę sam sobie podgryźć i tą górę jeszcze trochę bardziej ściąć, bo ona ogranicza widoczność, jeżeli chodzi o tą. Tak trochę tutaj się zetnie, nie? I ewentualnie na tej płaszczyźnie się ogarnie farmę z tej góry i to nie jest głupie. Nie jest głupie, my friend. Więc zacznijmy ją jakby ścinać teraz. Być może się na TNT pobawimy. W sumie to nie jest głupie. Pewnie gunpowdera prawie w ogóle nie mam. Nie, mam 9 sztuk, dobra. Tutaj 8. Ło! Sporo gunpowdera mam. Ale to i tak nie będzie dużo TNT. Kurde, weź traf tym kursorem. Ale to jest naprzód, kiedy denerwuje. Jakbym wiedział, że tak będzie, to bym sobie go nie ten. Tak. Ale ja jestem głupi. Czekajcie, bo on mi tutaj jakąś tam robił. Dobra, nieważne. Dobra, mamy piasek. Nope. To tylko czekać. Łopata by się przydała. O. Łuk będę miał w razie co. Myślę, że z tą górą trochę TNT można się pobawić, żeby ją ściąć. Oczywiście nie za blisko domu. Mam 27 sztuk gunpowdera. Kurde, ale jak ladży to. To nie dlatego, że mam OBS-a. Bez OBS-a też by tak ladżyło. Może troszkę mniej, ale... Masakra to, co się dzieje. To normalnie... Nie wiem. Dobra, tam jest dużo piasku. Chodźmy tu. I ściąć. A właśnie, czy ja te siodła mam co ja ostatnio zebrałam? Bo już nie pamiętam, czy ja po cofnięciu jakby save'a wtedy w neterze, czy ja z powrotem zebrałem te siodła, czy nie, bo bym sobie od razu konia mógł ogarnąć w sumie. Jak ten piasek tutaj zbierzemy? Przecież nie wiem ile troszkę tego piasku, żeby było można chociaż trochę TNT zrobić. Więc zbieramy. No cóż, lekko jakby klatkuje ten snapshot. Myślę też dlatego, że nagrywam na nim. Więc nagrywanie nie byłoby zupełnie inaczej. Ale tego się nie spodziewałem. Gdyby tak miało być, to bym na nagrywanie na tym wcześniejszym grał. Dobra, tyle chyba wystarczy. Tyle wystarczy, że piasku potrzeba mniej niż prochu. Więc halo. Być może sobie popolujemy jeszcze na klipery dzisiaj, jak nie będzie jakoś bardzo mocno lagować, mam nadzieję. Jeżeli będzie lagować, to walka z creeperem może być trudna wtedy. Fajnie, pilnuję czasu odcinka, jak zawsze. Dobra. Chodźmy tutaj, użyjmy sobie tego, żeby po prostu szybciej. Ile zrobię? 5. Dużo to nie jest, ale też to nie jest mało w sumie. Dobra, spoko. Dobra, wow, what? What? Teraz mi skraszuje pewnie. Czy ja mam te siodełka, czy nie? Mam. Czy siodełko? Już nie wiem, ale chodźmy po konika jakiegoś, bo tam jest całkiem sporo. Tu mamy praktycznie pod domem, tylko czekajcie, najpierw mu może ogrodzenie zbuduję, wiecie? Jeszcze by już od razu jakby... Żeby już wiecie, od razu jakby tam pójść. W ogóle też taki plan miałem, że jakby następny sezon singla to spokojnie jeszcze dużo czasu na tej wersji Windows 10 Edition, czy by czasem nie pocisnąć. No to by mogło być dobre nawet. Powiem wam. Dobra, mam tutaj drewienko. Co? Halo? Co to jest?
Ej, halo, co to jest? Coś nowego. Lol? Co to jest? Bark, co to jest bark? Ja nie wiem. Ej, co to jest? Jakiś nowy blok. No fajne, do budowania może być całkiem spoko. Fajnie wygląda nawet. Ciekawe jest to... To czekajcie, to... Z tego też będzie? Tak, już mi się tutaj... What? Co to są za bloki? Co to znaczy bark? Bo ja nawet nie wiem. Czekajcie, bo to jest ciekawe dosyć. Tego akurat nie wiedziałem. To ostatnio nie śledzę jakby nowości, więc... Czekajcie, telefonik i... Co w niebo, co zrobić, to znaczy bark? Co to jest? Słownik angielsko-polski. Dobra, coś się znajdzie. Ty, ale to jest ciekawe. Czekajcie, ja muszę sprawdzić sobie. Bo to jest jakieś ciekawe dosyć. Nowy blok, kurde. Bark. Ej, przetłumacz. Kora! To jest kora. Okej. Ej, no spoko pomysł. Kora. Czy by to oznaczało to, że jakieś nowe biomy zostaną dodane? Narzekałem, no to jest na przykład, no, zaczyna mi się podobać, bo całkiem ciekawe to jest. Patrzę, wyskakuje coś dziwnego. Takie, what? Dobra, zróbmy troszkę desek. Dobra, mam normalnie kraftować. Lol, ale co? Tego to się nie spodziewałem zupełnie. Okej, i by się jeszcze furtka przydała. Wystarczy jedna, bo fakt, że koń nie przejdzie przez jedną, a to wystarczy, żebym miała przejść, że koniem można przeskoczyć przecież. Bo koń przecież przeskakuje pod tym. Na szczęście nie sam, tylko z graczem. Bo przeskakiwał sam, to było przerąbane. No czekajcie, to zbudujmy to ogrodzenie i sobie na te creepery popolujemy wtedy. Od razu. Myślę, że też jak będę grał sam, to sobie tak bardziej na blazy popoluję, bo sobie wtedy zrobię... Wtedy już sobie będę mógł zrobić tą... Na ogień odporność. Mam magma klima. I wtedy blazy mi nic nie będą robić, wtedy... Więcej blaze rodów robić. Dobra, to my sobie zaraz powalczymy z mobkami, to znaczy głównie z creeperami. Głównie o creepery, dobra. I to ogrodzenie zbudujmy mu tutaj. Takie tam. Małe, ale przytulne, powiedzmy. Czekajcie, tak żeby nie spierdzielił sobie. To tak, on nie ma jak uciec wtedy, tak? Czekajcie. No nie ma jak uciec, nie ma. Okej, wolę dać furtkę, bo kiedyś był taki bug, że było można stanąć w rogu przy koniu, wysiąść wtedy on cię tutaj. No, nie wiem, czy to cały czas działa. Taki bug. Lekki, z którego korzystałem na całkiem sporo, z tego co pamiętam. Dobra. Idziemy sobie troszkę poszukać creeperów, poubijać ich. Mam w razie co łuk, mam tarczę, więc też tam spoko. Koniki sobie poczekają, one raczej nie pójdą mi się daleko. Zresztą taką lamę byłoby fajnie mieć. My się tutaj powinny respić, bo to jest Extreme Hills bodajże. Tak, Extreme Hills, tylko nie wiem, czy one się nie respią. Extremal Hills Plus. Też tak może być. Okej, zombie już mnie tam widzi. Zombie mają. No ej! Ja się tyle kratek odsunęłem, że to jest nie fair. Kupi creeper. Jeszcze woda z nas leci, czekaj ta. No normalnie to nie tyle, że smary, tylko woda coś poleciała. Poleciała. Ej, sorry. Sorry, że buzi nie zakryłem.
Panie zombie, to przez ciebie. Bo się na tobie skupiłem. Patrzyłem, że idziesz. Głupi zombie. No teraz będę po prostu pod rząd nagrywał te odcinki, czyli jeszcze właśnie po tym odcinku nagram jeszcze jeden, który będziecie widzieć dopiero we wtorek. Bo ja planuję przez jakby resztę weekendu singla nie nagrywać, jakby, więc on będzie jako tako... Pasawiora Edka. Spróbuję mówić, ale czekajcie, ja sobie zrobię kopię save'a, bo ja nie chciałbym, bo itemy bym podniósł, ale ja bym nie chciał... Nie chciałbym jakby levela stracić, nie? Więc czekajcie, ja sobie tutaj zrobię kopię. Saves... Minecraft... To jest chyba Minecraft z GL Sezon 2, tak. Kopiuj. Tutaj bierzemy to. To. Play. Dobra. Już wracamy do gry. Bo wiecie, ja bym nie... Bo... Ja bym podniósł item, ale nie chcę jakby levela tracić, nie? Jak coś. A przy tych lagach walka z Endermanem może być nieco trudna. Jeszcze Creeper, super. Fakt, że chodzi głównie o Creepery. A teraz Creeper mi nie jest na rękę, jakby. Dobra, z łuku cię załatwię. Ale zez, po prostu. No! Jaki uniki robi rąbany, nie? Ale jak? Czekajcie, czy te creepery chociaż dropną? No pewnie, że nie dropną, nie? Jak na złość. Chyba chociaż creepera ubiliśmy. I chyba jeden gunpowder dropnął. A tylko jeden. Ja będę musiał sobie... Po tym odcinku wejść jakiegoś save'a polskiego na Creative i zobaczyć, co nowego jest. Bo być może się będzie szykował materiał na przegląd snapshota nowego. Takie coś jak było przed tym. Może nic nie dodają sensownego w snapshocie, to wtedy nie robię takich. A jeżeli coś dodadzą już, wtedy można takie coś zrobić. Wow! Co tutaj tyle szkieletów jest? Halo, ja się pytam. Dobra, ci się dają ze sobą. Ja się tym mogę zająć. Co tutaj tyle szkieletów? Jakiś chunk ze szkieletami. Tak na stówę z pawneraniem. No. Ale ile szkieletów tu się zrespiło? Masakra, dobra, ale ja chcę creepery. Nie szkielety. I te inne. Ale jak mi tarcze zjechali, bo ja miałem w połowie, jakby, rozwaloną. A te szkielety mi mocno tarcze zjechały. Okej, jest creeper. Chodźmy do niego. Mam nadzieję, że się go tak uda ubić normalnie. Bo nie chcę jednak do każdego creepera z łuku nawalać. Wolę sobie zostawić strzał na przykład, nie wiem, na gasty w neterze. Ale to wtedy jest bardziej przydatny łuk. Okej, trzeba 4 razy żelaznym mieczem, żeby padł. Okej, i nic nie dropną. No dobra, zawsze exp, siema zombie. Oj. Mówię, trochę laguje i przez to też walka jest trudna. Więc wiecie. Dobra, chodźmy. Ile tutaj mam czasu odcinka? A, jeszcze 20 minut nie ma. No to tak zawsze z pół godziny próbujemy cisnąć. No chyba, że jakaś wyjątkowa sytuacja, to krócej. Okej, tam jest creeper. Tu jest drugi creeper, dobra. Po kolei, żeby dwa naraz się nie rzuciły, nie? To wtedy jest trudne już, jak się nie ma żadnych enchantów. Bo w następnym odcinku będziemy sobie ogarniali trochę więcej obsydianu i enchant. Następny, który będę jakby po tym nagrywał, nie? Wtedy już będę rozgrzany jakby do następnego, zresztą już jestem, nie? To jest moja pierwsza nagrywka dzisiaj, bo ja dzisiaj dużo chcę na zapas nagrać, więc... Zresztą mnie dzisiaj nawet nie ma po południu. Więc... O, ten creeper się w ogóle zwiesił, okej. Okay. Jeszcze szkielet. Właśnie szkielet zabi creepera. Płyta będzie. Nie. Nie tym razem. A teraz tu strzelił, nie? No strzel. Jednak ta tarcza to jest... Zawsze będę powtarzał, że to jest dobra rzecz na szkielety. Dobra. Tylko będę musiał sobie długo nową zrobić, bo ta już padnie za niedługo.
przejdzie z księżyc. Dobra, jeszcze trochę czasu mamy. Dobra, więcej creeperów proszę. No już mam 7 gunpowdera, to już jedno TNT więcej. Okej, okay. W ogóle jeżeli chodzi o obsydian, to będziemy mieli bardzo fajnie. Będę chciał pozbierać tyle, ile się da, niekoniecznie na odcinku, ale patrzcie, tutaj mam jedną lawę, tam mam drugą w lesie, nawet nie muszę w podziemia schodzić po obsydian. Tylko to sobie pozalewam, już będę miał. Taką dobrą miejscówę mam. Oj, proszę mi tak nie lagować przy creeperze. Lag przy creeperze nie jest dobry. I dobre nie jest też to, jak postać z pełną siłą go nie walnie. Kurde, jakiś pil, pil, pil. Czasami mnie denerwuje to, no, ten nowy system bicia, a czasami... Tak, a czasami wkurza, masło myślane. A czasami nawet go lubię. Znaczy lubię ten tryb bicia, już się przyzwyczaiłam, ale czasami mnie denerwuje. Szczególnie jak sladży. Okej, tam jest jeszcze jeden creeper przy zombiaku. Okej, nic nie dropnąłeś. Okej, czekajcie, ja towarzystwo, które chroni creepera, to ja ściągnę. Ściągnę towarzystwo, które tutaj creepera osłania. Pedzik. Dobra. O, ten net zniknął, super. Zdespawnował się, czy jak to się tam mówi. Dobra. Bierzemy teraz creepera. Dobra. Walka jest teraz trudna z creeperami, bo żadnych enchantów nie ma. Mieczyk zwykły, żelazny. Zbrała zresztą też, więc jak wybuchnie, to sobie sporo życia zabiera, jeżeli się jest blisko. Okej, okay, mamy 8 gunpowdera. Come on, jeszcze 2, żeby chociaż jeszcze 2 TNT dorobić. Ja sobie między odcinkami będę tutaj chodził i polował na te creepery, bo ten TNT troszkę szybciej będzie. Jakby tą górę ściąć, nie? Że ręcznie ją też będę ścinał. Ale TNT mi dużo pomoże. Chociaż nawet może te kilka sztuk wystarczy. Bo reszta się normalnie. Aj, dobrze, że nie buchnął, bo go nie trafiłem. No, ludzie! 4 razy go uderzyłem, to już jest przesada. Ile można creepera nawalać? Super. Dobra, tu są jeszcze 2 creepery. Tam jest jeden, tu jest jeden. Chodź. No, patrzcie! Jak mnie denerwują, wcielaj pająk. Mnie denerwują te creepery. Chodź chociaż ty. Jak mi dropniesz 2 gunpowdery, to będę ci wdzięczny. Znaczy cię 0 dropu. Dobra, ty się tam pal, zombiaku. Głupi. No weź go uderz z pełną siłą. O, 2 dropną. Jak miło. Czekajcie, telefon mi zabrzęczał. No dobra, nie ważne. Jakieś aktualizacje, nowości z YouTube'a i tak. Dobra, chociaż był dobrym creeperem i 2 gunpowdery drogą. Dobra, niech już mu będzie. Wykorzystał swoją szansę. Dobra, wracamy. Wracamy, jak tam wyproja się trzyma jeszcze ładnie. Dobra. Kurde, jestem nieobudzony. Bas tym enchantem będę chciał sobie ogarnąć pełny enchant i ten kill off diamentowy zenchantować. I ja bardzo będę się cieszył, jak on mi fortunę pokaże, bo wtedy automatycznie będziemy mieli diaksów więcej. Nawet jeżeli na żelaznym pokaże fortunę, ważne, żeby na czymś chociaż było. Może i pokaże mi na żelaznym, to też wezmę, nie? Mam 37 level, czyli będę mógł co najmniej 3 rzeczy albo 4 zenchantować, chyba 3. Teraz to działa jakoś. Fajne jest to, że właśnie całego tego poziomu nie zjada, jak kiedyś. Kiedyś tylko, jeżeli ktoś miał jakieś naprawdę dobre ekspiarki, to mógł sobie dużo enchantować. Teraz ułatwili trochę. Dobra, to mamy to. Doróbmy sobie te 2 TNT jeszcze. Dobra. Nie, ale to mnie zdziwiło. Autentycznie, ja się nie spodziewałem, że takie coś dodadzą. Ja mówię, a po tym odcinku, zanim zacznę jakby nagrywać tego kolejnego, to sobie sprawdzę na Creative, na innym save'ie, czy jakieś jeszcze rzeczy nowe są. Bo jeżeli są, to wtedy przegląd, snapshota. Haha.
Dobra, chodźmy do tego konia. Ile tutaj mamy odcinka? No dobra, 25 minut. Chodźmy. Zobaczymy, który będzie z nich lepszy. Chociaż czekajcie, czy ja bym chciał jakiegoś innego, ładniejszego? Czy są jakieś inne jeszcze tutaj? O, ten jest fajny. Ten nawet jest spoko. Takie łaciaty. Tu jest jeszcze jedna lawa! Ty cały obsydian wykopię, jaki będzie możliwy. Dobra. Ile to masz serduszek? Sporo serduszek, dobra. Zobaczymy, jak go oswoimy, jaki jest szybki. Dawaj. Dawaj, dawaj. Oj, ty. Chodź. No. Kaban. Kurde, jaki uparty. Ty, ale jaki uparty. Jak wierzga. No patrzcie. Jaki uparty. Ale jaki on jest trudny do oswojenia. Chodźcie tu. No patrzcie. O, jest. Best friends forever. Aha, taką ma prędkość. Tak skaczę. Dobra, czekajcie. Zobaczymy sobie jeszcze te inne. On tutaj mi nie ucieknie daleko. Ten ma za to mniej serduszek, widzę. Ale może za to będzie szybszy. Myślę, jak mu się załatwi zbroję, to wtedy tam... Bo ja nie ile ma serduszek. Okej, okay. Ten dosyć łatwo się dał oswoić. I ten... Jest jakby szybszy, czy taki sam? Nie wiem. A skacze jak? Skacze całkiem ładnie. Czekajcie, dajmy na pełnego powera. Całkiem ładnie, dobra. Zobaczmy sobie, bo tutaj ich całkiem sporo jest. Czy tam jest czarny koń? Bo halo, ja chcę czarnego konia. Czy tam jest czarny? Ja nie wiem, mogę za takiego bo Optifine'a nie mam, bo to jest snapshot. Jeśli to jest czarny, to sobie czarnego weźmiemy. Nie, to jest taki ciemny, brązowy. Ale też ładny. Więc sporo żyćków ma. Ale całkiem spoko. Okej, okay, już się udało. Może być. A jak skacze? Całkiem ładnie. Dobra, ten konik może być. Pojedźmy sobie może... pojedziemy sobie może do wioski zobaczyć, co słychać. Tylko gdzie była wioska? W którą stronę? Ej, w którą stronę była wioska? Bo tak nie bardzo pamiętam. Wiecie, korzystając już, że mamy konia, nie? To od razu byśmy sobie do wioski pojechali. Ja planuję sobie niedługo zrobić przejście jakby portalem do wioski, nie? Na terze. To jakoś daleko nie jest, ale taki portal to by był szybki sposób jakby podróży. W którą stronę była ta wioska? Bo ja nie kojarzę. Nie chcę teraz kordów sprawdzać bez przesady. Tyle temu powinien umieć trafić. To gdzieś tutaj chyba się jechało, ten lasek się jakby mijało, nie? Czy nie? Bo się nie chcę zgubić. Znaczy się nie zgubię, jak kordy domu to mam. Nie, to mi nie pasuje, to już nowy teren generuje. Czekajcie. Te kordy sprawdzę, aż bo... też nie do wiary, że nie pamiętam, gdzie to jest. Tak dawno tutaj nie grałem. Screenshots. Teraz gdzie ja to mam? Kordy wioski. Gdzie ja tutaj mam kordy wioski?
To? Tak. Czekajcie. Odpal mi tu mini korówta. Czekaj, F3. Chyba nie pamiętam, w którą to ze stronę. Minus 400. To na pewno nie w tą. To w tą. A w tym na... Minus 203. Oj, to w tą stronę jest wioska. Prawie w koniu do lawy wjechał, nie? Tak się na kordę zapatrzyłem. Nie lubię koniem przez las jeździć, jak tego nienawidzę. W tą stronę jest wioska. Jak mi chodzi. Według kordów. A przecież to jest las. Halo. Mówię, tam jest creeper. Wolę go wyminąć, jak jestem na koniu. Czekajcie, naokoło pojedźmy, bo ja nie chcę tym lasem. Czekajcie, jedziemy naokoło. Wiem, że w tamtą stronę trzeba się kierować. Kurde. Tutaj też są drzewa ostatnio ścinałem, bo jak widzicie, te liście czasami wiszą. Pojedźmy sobie naokoło, bo ja nie chcę lasem. O, pięknie, przeskoczyłem. Tak jest las. Dobra, to górami. Jo. Koń biegający po górach. To naprawdę... Spoko logika Minecrafta, naprawdę. Ej, bez kitu, bo ja nie mogę tej miochy znaleźć. A nie, bo... Coś z kordami popierdzili. Czekajcie, tutaj się to ma zwiększyć na minusie. A tu... O, to w tą stronę! To jest w tą, na 100%. Tak, bo to w tą stronę się jechało. Dobra, to czekajcie, ja chyba mogę to zamknąć. Dobra, to już będzie w tą stronę, już pamiętam. Ale i tak kordy mi dużo pomogły. Tak bym się kręcił i bym dłużej tego szukał. 32 minuty, więc jedziemy do wioski zacząć tylko co słychać i już wracamy do domu. Kurde, jakie lagi. Tak, to się tyle przejedzie, a tą polanę się wyjeżdża i to za chwilę się wioska nam pokaże. Tylko jak lat, że przecież ten teren on... Oj, 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 koniu. Mam nadzieję, że mu się sam odnowi, jak nie, to jakieś jabłko mu się da albo coś. Tak jakoś się konie jakby leczyło. Już zapomniałem. Dawno konia w Minecrafcie nie miałem. Znaczy na singlu miałem, tym wcześniejszym sezonie, ale już go prawie w ogóle nie używałem. Bo była kolejka na przykład do tego, do endu. Elytra była przecież. Koniu. I halo, gdzie wioska? Pokaż mi te kordy. Czekajcie. Tutaj z tymi za bardzo przesadziłem. Tam jest! Dobra. Ale się pogubiłem naprawdę jak nigdy, jeżeli chodzi o tą wioskę. Zobaczmy tylko co słychać. Czy villagery żyją? No ty zielony, to tam wiesz, nie jesteś ważny. Tu jest sporo zielonych. No czemu tyle zielonych jest tu? No. Wioska zielonych villagerów, to jest dosłownie. A to jest przecież ta moja. Raczej. To jest raczej ta moja wioska. Ale no tak. Co się tu... Czemu tu są prawie sami zieloni? No tu jest ten armorer. A reszta? Przecież tu same zielone są. Czekaj. Ej, gdzie jest koń? Tu jest. Dobra, tu jest kleryk. Liblarianów nie miałem ludzi. What? Dobra, nie, wracamy do domu już, bo... Ale tu jeszcze trzeba robić wkurzające. To już wracamy. Ja sobie po tym nagraniu jakby oblukam, co jakby nowego jest w tym snapshocie, bo widzę, że chociażby ta kora jest nowa. To myślę, że urozmaica. Gravelowe wzgórza! Tak. Jeżeli ktoś kojarzy z poprzedniego sezonu singla, to może
Gravelowe wzgórza w komentarzu napisać. Wiem, że na przykład wytrwaliście do tego momentu. Dobra, to jak wyjadę, to raczej będę do domu jechał. Ja myślę, że jaskinia, którą zwiedzałem, ma to jaskinia Atlawą. No dawaj, come on. No nie, bo się moby respią, to już do domu szybko. Tak, to tędy już do domu, bo to jest ten las. Tajga jakby. Jedziemy. Tak, i teraz do domu będziemy. A życie mu się samo odnowiło, to życie się samo odnowiło, jak on miał wiele wolno. Znaczy nawet nie zwróciłem uwagi, kiedy mu się odnowiło. Ale się odnowiło. Dobra, trzeba tu jakoś tak, żeby konia nie zabić, zejść. Dobra. Tutaj sobie wtedy wejdziemy. Pięknie. O, jak ładnie, skoczyłem. Dobra. To ty tutaj sobie siedź koniu, ja będziesz moim konikiem. Tak rada, ja się prześpię i wtedy kończymy odcinek. Nie kończymy odcinka, bo gdzieś zombie jest. Halo zombie, gdzie jesteś? Że mi nie pozwalasz się przespać. Tutaj się skampił. To. To menda. Zielona. Dobra, ale chodźmy się już przespać. Bo. Będzie za długi ten odcinek. Już mogę? Mogę, dobra. Dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli chcecie więcej, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. I co? Tyle ode mnie. Trzymajcie się i cześć!